Węgla w tym sezonie nie zabraknie, zapewnia rząd. Surowiec jest cały czas sprowadzany do Polski. Cena węgla zatrważa, właściciele składów rozkładają ręce, mówi Michał Świeboda. Staramy się naprawdę, jak możemy, tą cenę dla klienta trzymać na jakimś takim możliwie niskim poziomie, ale tutaj nie mamy wielkiego pola manewru, bo ogranicza nas cena zakupu tego towaru. Za tonę węgla w składzie trzeba zapłacić od 3000 w górę. Kolejek po zakup nie widać, mówi Michał Toczyłowski. Nie ma chętnych do kupowania w tej cenie, ponieważ ludzi niestety nie stać na zapłacenie takich pieniędzy za węgiel. Jak poinformował wicepremier minister aktywów państwowych, Polska Grupa Energetyczna prowadzi pracę nad uruchomieniem sprzedaży detalicznej. Będzie to możliwe najprawdopodobniej w okolicach listopada. Wtedy będziemy mogli sprzedawać bezpośrednio ten węgiel po takich cenach, jaki jest koszt sprowadzenia tego węgla do Polski, plus oczywiście transport do miejsca docelowego. Tu szef aktywów państwowych zwrócił się do samorządów, aby zaangażowały się w dystrybucję węgla. Jak zaznaczył, mogłoby to w efekcie przyczynić się do ograniczenia kosztów surowca. Dysponując narzędziami, jakimi są spółki komunalne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, mają możliwość ten węgiel kupować bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem, a właściwie po kosztach przywiezienia, zakupu u importera oraz transportu do miejsca docelowego. PGE do tej pory importowała węgiel hurtowo. Wszystko, by zapełnić lukę po węglu rosyjskim. Do dzisiaj sprowadziliśmy 4 miliony ton. Do końca roku będzie to 8 milionów. Konsekwentnie do końca sezonu, czyli do kwietnia, sprowadzimy 10 milionów ton. Jak wskazywał szef PGE Wojciech Dąbrowski, kilka dni temu spółka uruchomiła dla wszystkich klientów specjalną stronę internetową, za pomocą której instytucje użyteczności publicznej, samorządy, ale także przedsiębiorcy mogą kupić węgiel. Minimalne zamówienie to 25 ton. Węgiel jest sprzedawany w cenie 2100 zł plus VAT, jeśli chodzi o groszek, 1700 zł plus VAT, jeśli chodzi o miał, po to właśnie, aby wyeliminować ten łańcuch pośredniczący, aby węgiel był dostępny i tańszy dla wszystkich odbiorców. Węgla z importu na pewno nie zabraknie, zapewniała dziś na antenie Polskiego Radia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Na pewno na ten sezon tego węgla nie zabraknie ani w energetyce, ani w cieple, ani w gospodarstwach. Dziękuję bardzo. Polskie porty pracują pełną parą. Cały czas przypływają kolejne statki, mówi prezes zarządu portu morskiego Gdańsk Łukasz Greńka. Od początku roku przeładowaliśmy 7,5 miliona ton węgla energetycznego. To oczywiście wynik na koniec sierpnia, a więc na koniec roku spodziewamy się wolumenu na poziomie 12 milionów ton. Według szacunków rządu do końca sezonu grzewczego import węgla osiągnie wielkość 17 milionów ton. Z kolei z polskich kopalni na rynek trafi 5 milionów 400 tysięcy ton węgla.